Cykl rozmowy Tour de Tour. Moim gościem jest dzisiaj Tomasz Wójcik. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry. Dyrektor, organizator karpackiego wyścigu kurierów, którego kolejna edycja właśnie za nami. Edycja, z tego co wiem, bardzo udana organizacyjnie, no a poza tym kolejna wygrana Polaka. Kolejna i to niezwykle historyczna. Pierwszy raz w historii kurierów podwójna wygrana zawodnika zdarzyła się w latach 80. W 83 i 84 roku legendarny słowacki kolarz, legendarny również z przełajów, Andrej Gajza wygrał wyścig dwa razy. I teraz w 1946 roku, przy 38 edycji wyścigu, Filip Maciejuk sprawił nam tą radość. Zamknął pewną swoją młodzieżową klamrą udział w kurierach. To jest wielka radość, zwłaszcza że pokazuje, jak dzisiaj bliskie jest kolarstwo, bo tak jak Państwo wiecie, wygrał w tym samym czasie, decydowały punkty na finiszach. Myśleliśmy, że po różnych stycznych wygranych po odrodzeniu wyścigu, gdzie różnice były od 8 do 4 sekund, trudno będzie to pobić. Okazało się, że ten czasowy remis pokazał, że jednak w kolarstwie wszystko jest możliwe. Edycja cały czas połówkowa, połowiczna, bo edycja cały czas covidowa, czyli zrealizowaliśmy zgodnie z planem, ale awaryjnym, tylko polską część wyścigu, czyli prolog i dwa etapy. Przygotowując się, aby w przyszłym roku, jeśli będzie można, pojechać na Słowację, pojechać na Węgry. Ale przypominam, że ta 38 edycja, tak jak 37, były edycjami troszkę awaryjnymi, ale się udały. No więc właśnie, w zeszłym roku też było dużo wątpliwości, czy ten wyścig w ogóle uda się rozegrać. Udało się w okrojonej bardzo wersji. Tak. W tym roku ta wersja już troszkę rozszerzona. I w przyszłym roku powrót, jak mówisz, jeśli się da, ze względów sanitarnych, do wersji tej pełnej, czyli Węgry, Słowacja, Polska, tak jak wyścig kurierów to ma w swoich korzeniach. W historycznych i sportowych. Tak. Natomiast powrót do planów z 2020 roku, czyli mocne przyrzeczenie ze wszystkich stron, że startujemy z Budapesztu, bo na to byliśmy umówieni, chcąc wyprzedzić Gio Italię. W tym roku, mam nadzieję, też się to uda. Czyli start z Budapesztu, później też oprócz prologu w Budapeszcie etap nad Balatonem, płaski etap dla sprinterów. No i to, o czym głośno jeszcze nie powiem, znaczy powiem głośno tylko o części, czyli druga część wyścigu, roboczo przez nas nazwana tatrzańska czy pograniczna, czyli wyścig polsko-słowacki albo słowacko-polski, bo wzorem naszym będziemy tą granicę na różne sposoby przemierzać, po to, aby cały wyścig rozegrał się na terenie południowej Polski, południowej Małopolski i kraju Prszowskiego, tam gdzie są góry, tam gdzie są Tatry, tam gdzie ten wyścig się też narodził, bo on się narodził równolegle w Tarnowie, w słowackim Popradzie. I tutaj chcemy, aby druga część wyścigu była zdecydowaną częścią dla zawodników o preferencjach górskich. I znowu chcemy, żeby to był wielki wyścig 5-6-dniowy, tak jak na to zasługuje. Przypomnę, że nasz oficjalny termin, jeśli wszystko się uda, to od 29 kwietnia do 3 maja. I to jest wyścig oczywiście w kalendarzu Eurotour dla zawodników U23. No i z tym teraz walczymy, no i nasłuchujemy covidowych też doniesień. To jest bardzo ważny wyścig w kalendarzu U23. Ile miałeś zgłoszeń w tym roku? Bo w zeszłym roku tych zgłoszeń było mnóstwo. Jak to w tym roku wyglądało? W tym roku było to troszkę spokojniej, bo jednak widzieliśmy po poprzednim roku, że co by nie było, ten wyścig się odbędzie jako formuła etapowa. Tych zgłoszeń, nie wiem, sumarycznie to chyba było ponad 60, może nawet 70 teamów pytało. Część żeśmy przyjęli. No to potem, i tak jest mnóstwo. Tak, potem po korekcie terminu naturalnie niektóre ekipy były mniej zainteresowane, ale wróciły nowe. Ostatecznie, no my mamy zwykle 24 miejsca. Ostatecznie z różnych powodów i wizowych, i wypadkowych, i covidowych. Ostatecznie na liście startowej było 18 ekip. A wystartowało na prologu 17, jedna z polskich ekip nie dotarła. My z tego byliśmy zadowoleni. Różne są przyczyny, to znaczy zauważyliśmy, to był pierwszy wyścig etapowy w sierpniu, a nie w kwietniu, zauważyliśmy jedną rzecz, którą będziemy musieli wziąć pod uwagę w przyszłorocznych zgłoszeniach, czyli mocno się zastanowimy nad przyjmowaniem ekip, które mają bardzo skromne składy, jeżeli chodzi o orlików, dlatego że jeżeli mają 4 orlików, a wyścig byłby na przykład znowu w sierpniu, to jest wielce prawdopodobne, że ktoś zachoruje, że się ktoś rozbije, prawda? Więc raczej będziemy stawiać, mówię tu o ekipach poza krajami, sygnatariuszami porozumienia wyścigowego, bo tutaj bezwzględnie przyjmujemy wszystkich.
Orlików, czy w grupach sportowych, czy w ekipach narodowych. Natomiast jeżeli chodzi o ekipy zdecydowanie zagraniczne, a tych traktujemy dla nas zagranicznie, to nie są ani Węgrzy, ani Słowacy, tym bardziej Polacy, weźmiemy pod uwagę ich potencjał, jeżeli chodzi o U23. Będę się mocno zastanawiał, czy przyjmować ekipy, zwłaszcza, że u nas lista startowa często już na Sylwestra zamknięta. Ekipy, które mają, tak jak mówiłem, czterech Orlików, bo jedna kraksa i okazuje się, że zwalniają miejsce, a ktoś inny, bardziej wartościowy, strategicznie się tutaj nie może załapać. Ale cały czas będzie to wyścig obliczony na 24 zespoły, no, z całego świata. No właśnie, z całego świata. W zeszłym roku było nawet zgłoszenie z Kolumbii. W tym roku aż tak daleka ekip nie było. Natomiast... Global Six z Nowej Zelandii, który dwa tygodnie przed wyścigiem napisał, że dwóch zawodników się rozbiło, co jest kolarskie i normalne, przykre. A druga rzecz, która nas trochę ubawiła, że jednak zauważyli, że skończyły im się wizy europejskie. No akurat myślę, że to akurat było do przewidzenia, że ta wiza nie kończy się nagle. No, ale to jest też przyjmowanie ekip dla nas egzotycznych. Wiąże się często z takimi dodatkowymi, pozasportowymi emocjami. Aczkolwiek rzeczywiście z powodu COVID-u nie dotarła ani reprezentacja olimpijska Stanów Zjednoczonych, ani druga grupa ze Stanów Zjednoczonych, które napisały, ale to napisały miesiąc czy dwa przed wyścigiem, że niestety te obostrzenia i warunki, do których oni są zmuszeni, no, nie pozwalają im przyjechać. Czekamy, no, zwłaszcza na kadrę olimpijską Stanów Zjednoczonych. W przyszłym roku zobaczymy, co mają w zanadrzu. Powiedz mi jeszcze, jest coś, z czego jesteś niezadowolony po tym wyścigu? Coś się nie udało? No bo za krótki był. Z zewnątrz wygląda, że wszystko się udało, a od środka wszystko się udało? Wszystkie założenia spełnione? Tak, zwłaszcza, że i okres powodziowy, i obsunięcie dróg, i niezbyt udana pogoda. No właśnie, miałeś takie sytuacje. Opowiedz, bo to zawsze ciekawe tak od wewnątrz. Znaczy i pierwszy etap, i drugi etap, i pierwszy etap z finiszem w prastarych Ciężkowicach, ale w zupełnie nowym miejscu, bo po raz pierwszy od 1975 roku nie finiszowaliśmy na rynku. Pięknie wyniesionym rynku pod górę, ciekawy finisz, tylko w nowym parku zdrowym, otwartym w czerwcu. Zależało nam na tym finiszu zawodów sportowych. Natomiast rano, po licznych obfitych opadach, przyszła wiadomość, że tam, gdzie skręcamy z drogi wojewódzkiej, to tam trochę stoi woda i może być problem. No ale udało się jakoś tutaj to usunąć. No, pogoda się za bardzo nie poprawiła, ale woda zeszła. Jeżeli chodzi o drugi etap z Muszyny przez Piwniczną do Niedzicy, no przepiękny etap i Doliną Popradu, i przez Przełęcz Knurowską z finiszem pod zamkiem w Niedzicy. W Żegiestowie było też z powodu obfitych opadów obsunięcie drogi, bardzo poważne osuwisko, które zagrażało przejezdności, więc wtedy przesunęliśmy start honorowy z 4 do 14 km, tak aby uniknąć, no, być może nawet tragicznych wydarzeń, biorąc pod uwagę prędkość peletonu, prędkość kolumny. I to też się nam udało. Obserwowaliśmy prawie przez całą noc to osuwisko, bo jedynym warunkiem udania tego ryzykownego przedsięwzięcia było to, czy przez to osuwisko może przejechać samochód osobowy. Kolarz zawsze, prawda, samochód osobowy. No więc skoro o 7 rano okazało się, że jeszcze osuwisko jest, czyli jedziemy. Alternatywa była kiepska. Alternatywą objechania tego etapu jakiegokolwiek był Nowy Sącz, ale to zupełnie jest inna historia. Jesteśmy na etapie umówieni i z PKP, PLK, i z policją, i ze strażami pożarnymi, z różnymi służbami. Nagła zmiana drugiego etapu rano byłaby prawie niemożliwa. Ten etap trzeba by wtedy chyba rozegrać ze startem w Piwnicznej do Niedzicy, co skraca ten etap i zupełnie przestawia całą jego strukturę. Planowo się udało. Powiedz mi jeszcze, bo to też wiem z naszej rozmowy, że była taka sytuacja, że trzeba było zatrzymać pociąg. Po co się zatrzymuje pociąg na wyścigu? Bo bardzo ładnie o tym opowiadałeś. Dlaczego taka decyzja? Dlaczego nie zatrzymuje się peletonu, a zdecydowałeś się ty jako dyrektor wyścigu, że jednak trzeba zatrzymać pociąg? Można zatrzymać peleton i wiemy, jak sobie z tym radzić, ale ja uważam, że jeżeli zatrzymanie peletonu, to nie wiem, na przestrzeni startu honorowego, nawet jest to trochę zabawne, nawet jest to obfitujące w różne anegdoty i zdjęcia. Co prawda nie zawsze jest takie symboliczne, że tam ten peleton stoi przed szlabanem, a tutaj pociąg. Z reguły ten pociąg zatrzymuje się na
stacji poprzedzającej, także my go nie widzimy. Natomiast tutaj uznałem i na pierwszym, i na drugim etapie, że poziom rywalizacji, zaangażowanie kilometrowe i to, że mamy tylko dwa etapy, więc jeżeli na tych dwóch etapach, gdzie mieliśmy przejazdy kolejowe, nawet bardzo liczne, jeżeli zaczęlibyśmy ten wyścig przy okazji zatrzymania peletonu neutralizować, te etapy straciłyby swoje napięcie, swoją sportową rację bytu, więc podjąłem decyzję i na pierwszym, i na drugim etapie, że pociąg stop, peleton prosto. Zwłaszcza, że zatrzymanie peletonu na setnym kilometrze po czterech premiach górskich, przed dwiema premiami górskimi i przed finiszem, który tam miał być za 30 km, nigdy do końca też nie wiem, jak długo ten peleton będzie stał. Czasami jest tak, a że będzie stał chwilę. Ta chwila czasami może być 10-minutowa. Na etapie 130 km zatrzymywanie peletonu na 10 minut jest bez sensu, sportowo jest bez sensu. Być może gdybyśmy jechali, nie wiem, 8 etapów, to bym uznał, że dwa będą anegdotyczne albo jeden, prawda? Albo może się uda. Natomiast tutaj uznałem, że trzeba ten pociąg zatrzymać, stosowną umowną opłatę wnieść, po to, aby rywalizacja była niezakłócona. A bezpieczeństwo też przez to jest oczywiście większe. Należy też powiedzieć, że staramy się jechać płynnie i zgodnie z czasem, bo jesteśmy w południowej Małopolsce, gdzie sieć dróg jest bardzo duża, ale to był też ostatni dzień wakacji. Mimo pogody ten ruch kołowy jest bardzo duży. Staramy się, jeżeli to jest możliwe oczywiście, żeby ten peleton oczywiście jedzie głównymi drogami, tymi, które potrzebuje, ale był najmniej ingerencyjny w życie zwykłych mieszkańców, bo tutaj też działamy na rzecz kolarstwa w sensie takim pozytywnym, prawda? Zajmujemy tyle czasu i robimy tyle korków, co jest niezbędne. Nie robimy nic więcej. Jeżeli chodzi o zatrzymywanie pociągów, jestem tu zwolennikiem, że tak powiem, zatrzymywania pociągów, nie peletonów, płacenia stosownych kar, jeśli tylko nas na to stać, a staram się, żeby tak było, aby nie zakłócać rywalizacji i tak to mam ułożone. Powiedzmy jeszcze parę słów o tej sportowej walce, no bo była reprezentacja Polski prowadzona przez Tomka Brożynę, która naprawdę pojechała ten wyścig, jak sam mi opowiadałeś zaraz po imprezie, znakomicie. Znakomicie pojechała kadra Polski, znakomicie pojechali jak zwykle Holendrzy, znakomicie pojechali Włosi, Austriacy. I ta rywalizacja już na prologu się zapowiadała, że będzie bardzo ciasno. Ten prolog, być może Filip Maciejek by wygrał, zresztą też tak powiedział, no ale akurat tak ustawiamy kolejność startu, żeby ci najsilniejsi startowali na końcu, akurat na końcu zaczął mrzeć deszcz, więc kilka sekund na pewno tam stracił. To dodało pewnego kolorytu. Nikt też nie sądził, że na tych etapach, no jednak górskich, z finiszem pod górę Filip będzie tak mocny i to, co zrobił właśnie w Nidzicy, pokazuje, że jest zawodnikiem, że staje się zawodnikiem bardzo wszechstronnym. Miał godnych rywali, to jest wspaniałe, że to naprawdę wygrał wyścig, na który dojechały najsilniejsze ekipy, oprócz tych, które nie dojechały, to byli to najsilniejsi zawodnicy, nie byle jacy. Zresztą zawodnik, który wygrał czasówkę z Chorwacji, jest chyba 6 miejsc wyżej w mistrzostwach Europy w jeździe na czas. To świadczy rzeczywiście, że to byli godni rywale. Kadra Polski, no ważny wyścig, bo wyścig, który przeniesiony z kwietnia na sierpień, ma chyba jeszcze większe znaczenie dla orlików, zwłaszcza dla naszych orlików, pod kątem przyszłości kontraktowej, sportowej, zawodowej. I my to napięcie widzieliśmy. Zwłaszcza, że ten peleton pokovidowy, ten peleton troszkę z mniejszymi zasobami, bo jak mówimy o teamach, niektóre teamy też napisały, że nie mogą wystartować, bo nie mają za co wystartować. Ja przypomnę, że my fundujemy pobyt, czyli fundujemy pobyt hotelowy wszystkim ekipom, bez względu na to, skąd przyjeżdżają. No ale jeżeli ktoś nie ma na paliwo, żeby przyjechać, tak jak Holendrzy pisali, że właściwie jadą z wyścigu, jadą do nas 1200 km w jedną stronę, no to my tutaj nie możemy nic pomóc. Natomiast ten sierpień tego roku i tamtego roku, ten pokovidowy powoduje, że oprócz napięć sportowych są takie chyba zwykłe sportowe, życiowe napięcia. Widzimy to, że to nie jest niedzielna wycieczka. Myślę, że widzowie też to zauważają, że to jest walka o sportowe życie i było widać. To było widać. Tutaj w tym młodzieżowym peletonie nie ma akcji nieważnych, nie ma nieważnych premii lotnych czy górskich, nie ma nieważnych miejsc na finiszu. Tutaj było widać, że w tej klasyfikacji też o punkty
w walczeniu o każdą sekundę. Naprawdę to wszystko się liczy. Dlatego staraliśmy się to bardzo rzetelnie przeprowadzić, aby tutaj zawodnicy nie narzekali na cokolwiek, między innymi na te przejazdy kolejowe. Nic takiego się nie wydarzyło. Wydarzyły się trzy wypadki, akurat na każdy dzień jeden. Najbardziej przykry jest ten, gdzie zawodnikowi się właściwie nic nie stało, ale mistrz w Omnium, mistrz torowy, który przyjechał z ekipą Karla z Danii, wywrócił się na rondzie w Połańcu z powodu widza. On skończył to lekkimi otarciami, ale być może przegrał coś, co akurat 4-kilometrowa czasówka na prologu, coś, co mogło dać mu wygraną. Nie wiem, czy w całym wyścigu, ale być może ta czasówka właśnie była w jego zasięgu, nawet z pewnością. Mieliśmy zawodnika po kraksie wewnątrz peletonu właśnie podczas pierwszego etapu, ale wyszedł tego pierwszego dnia już, no nie uczestniczył w wyścigu, ale że tak powiem, po tomografii i opatrzeniu był w dobrym nastroju, tak samo jak był wypadek drugiego dnia. Zawodnik został z Holandii odwieziony do szpitala na obserwację, dlatego że to był uraz żeber, który mu się gdzieś tam powtarza, więc też miał jakieś specjalistyczne prześwietlenie. Ale te wypadki nas nie cieszą, ale przynajmniej jeżeli one się wydarzają, one się wydarzyły wewnątrz grupy. To były typowo kolarskie wydarzenia, nie były to wjazdy osób z posesji, nie brały tam udziału osoby trzecie, czyli spoza peletonu. Nikt o to nie miał pretensji, jedynie ten incydent na prologu był niesmaczny, no ale cóż, no, nagraliśmy to, pokazujemy mieszkańcom Połańca, że tak nie należy robić. No, z przykrością akurat wywrócili mistrza Europy w Omnium. Dobrze, ta strzelba musi wystrzelić, skoro już tutaj zawisła. To jest koszulka lidera klasyfikacji punktowej, tak, nie generalnej, jest, tak. Ale to w tej koszulce? W tej koszulce ten etap i ten wyścig wygrał Filip Maciejuk. W tej koszulce pomarańczowej, nie w tej, ale w takiej samej dokładnie, Filip wygrał etap, a w efekcie cały wyścig z metą w Niedzicy Zamku. Pokazuje zwłaszcza, że jest to nasza też chyba 11 sezon współpracy ze sponsorem, którego Państwo widzicie, który od początku jest sponsorem tej klasyfikacji i też przyniosła szczęście ten pomarańcz właśnie nie Holendrom, a Maciejukowi, co nas szczególnie cieszy. Nawet ktoś krzyknął na mecie w Niedzicy, Holender wygrał, widząc to oranie. Szczerze mówiąc, jak ja zobaczyłem pierwsze zdjęcie z finiszu ostatniego etapu, też zastanawiałem się, kto to jest, bo jeszcze tak nie było widać twarzy. Holender. Pomarańczowa koszulka, dopiero potem sobie przypomniałem, że to przecież wygrał, punktowa klasyfikacja. Wygrał Holender, tak. I jak mówiłeś, na punkty wygrane. Tak, 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 tak. Te klasyfikacje mamy ich, w tym wyścigu mieliśmy 5 indywidualnych i oczywiście drużynowa i była również specjalna klasyfikacja, którą no oczywiście, że wygrał Filip Maciejuk, czyli na mecie w Ciężkowicach, na mecie w Niedzicy, klasyfikacja najlepszego zawodnika pogranicza polsko-słowackiego, no, gdzie, do której aplikowała kadra Polski, kadra Słowacji i polskie kluby sportowe i tą klasyfikację oczywiście wygrał Filip jako Polak lub Słowak najwyżej w klasyfikacji generalnej, także Filip wygrał 3 klasyfikacje, indywidualną, punktową i tą specjalną, czego mu gratulujemy, z czego się cieszymy, bo cały czas mamy go jako takie dziecko karpackiego wyścigu kurierów od 18 roku i przyniesie nam również, mam nadzieję, sławę wyścigu na zewnątrz, zwłaszcza do peletonu zawodowego, do którego niechybnie zmierza już teraz. No już teraz ma kontrakt podpisany, tak jest, więc dla Filipa to bardzo ważne. No i w przyszłym roku na okładce folderu karpackiego wyścigu kurierów Filip Maciejuk. Filip Maciejuk w brawurowym finiszu, zdjęcie jest już wybrane. Właśnie jest to zdjęcie z finiszu w Niedzicy i na tym zdjęciu Filip będzie właśnie w pomarańczowej koszulce. Bardzo ładnie się to kolorystycznie układa. Na dzisiaj, jeśli COVID tego nie zmieni, 29 kwietnia, 3 maja, start w Budapeszcie. No to będzie prawdziwy wyścig szlakiem kurierów, bo kurierzy do tego Budapesztu zmierzali lub z tego Budapesztu startowali. No tych odniesień historycznych jest dużo. Ja wiem, że to też trochę twój konik, bo dużo o tej historii wiesz, dużo o tej historii mówisz. Ta historia ma znaczenie dla ciebie i ma znaczenie dla wyścigu. Czy ten wyścig został wybudowany na tej historii kurierów i kiedyś o nich można było troszkę mniej mówić niż dzisiaj. Teraz można powiedzieć wszystko. Cieszy mnie, bo wiadomo, wyścig jednak jest imprezą zawodową, jest za pieniądze i wyścig idzie tam też, gdzie są pieniądze, ale cieszę się, że wyścig
nie unikając dużego poziomu sportowego, może przez te miejsca kurierskie pojechać. Bo zarówno Tarnów, Ciężkowice, jak i właśnie Muszyna, Niedzica, czy Stara Lubownia, czy Poprad, czy ten Budapeszt, to były autentyczne miejsca baz kurierskich, ich, mówiąc dzisiejszym językiem, dziupli, skrytek, osób, które tym kurierom pomagały, no i osób, które tą kurierską bazę w Budapeszcie, jak właśnie nasz patron Wacław Felczak, zakładały. Cieszę się, że mimo obecności w tym komercyjnym sporcie, jakim jest kolarstwo, udaje się rzeczywiście utworzyć ten szlak kurierski na bazie naszego wyścigu, bo to jest taki odnośnik historyczny, który zawsze nam towarzyszy i myślę, że to się nie zmieni, bo nawet nasi partnerzy, sponsorzy też to wiedzą, czują i wiedzą, że musimy o to dbać. No i jeszcze ważna rzecz, że ta biała koszulka, czyli koszulka lidera klasyfikacji generalnej, to jest koszulka właśnie Instytutu. Tak, to jest Felczaka. Koszulka poświęcona pamięci Wacławowi Felczakowi, kurierowi, twórcy siatki kurierów, profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiemu, wybitnemu historykowi. Ja akurat profesora Felczaka no, nie poznałem, chociaż no, w tych czasach też, gdzie on wykładał na uniwersytecie, już się uczyłem. Natomiast znam studentów, często gościmy doktora Frazika, biografa Wacława Felczaka. I tutaj ten Felczak no, jest takim godnym partnerem i patronem wyścigu kurierów, no bo tym kurierem był, prawda? I mimo różnych perypetii życiowych, no bardzo tragicznych, długo żył i potem też był nie tyle niemym, co bardzo świadomym świadkiem historii, który wychował pokolenia też historyków bliskiego mi Uniwersytetu Jagiellońskiego. I on jest, i to jest bardzo żywe, prawda? Jeżeli chodzi o jakich kurierów, to jest takie pytanie często, ono jest często zadane w dobrej wierze, prawda? Potem następuje pytanie o kurierów, w jakiej firmy chodzi, więc to wyjaśnienie krótkie dotyczące i Wacława Felczaka, i Bronisława Czecha, i Stanisława Marusarza, i Heleny Marusarz, i całej plejady kurierów pienińskich, sądeckich, tatrzańskich, powoduje, że wiele osób się tym interesuje, bo to były wspaniałe historie, często niezwykle tragiczne, bardzo często niezwykle tragiczne, ale również budujące i również mające odniesienie do sportu, bo jak przeczytałem w monografiach sądeckich, bodajże 80% sportowców przedwojennej Sandecji służyło potem na szlakach kurierskich, bo byli to narciarze, byli to piłkarze, byli to wybitni sportowcy, bo aby być kurierem, to trzeba było być niezwykle sprawnym, kondycję, tak, wytrzymałość. Tutaj odsyłam do tej literatury, która jest już dość bogata, zobaczyć, że ci kurierzy nie byli daleko od sportu. I ten wyścig nasz też tym zasadom hołduje. No i do tego trzeba było mieć odwagę, tak samo jak... Niezwykłą. Trzeba mieć odwagę do tego, żeby atakować, żeby wygrywać wyścig. Tak, tak, tak. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że będziemy sobie od czasu do czasu mówić o tej kolejnej już edycji wyścigu. Która już za mniej niż 8 miesięcy. No właśnie, i zapowiada się bardzo fajnie, zapowiada się na powrót do tradycyjnej formuły tego jednego z najważniejszych w kalendarzu wyścigów U23.